Komisja, która się przed chwilą zakończyła, podjęła dwie ważne uchwały. Pierwsza dotyczy upoważnienia mnie jako prezesa partii do rozmów z innymi partiami i uzgodnień z tymi partiami w sprawie tworzenia nowej partii. W związku z tym też przygotowania odpowiednich zmian w statucie ruchu Palikota. Uchwała została podjęta jednomyślnie. I druga uchwała, uchwała polityczna skierowana do przewodniczącego SLD Leszka Millera oraz prezesa PSL-u Janusza Piechocińskiego, która w formie listu otwartego zostanie za chwilę zamieszczona na naszych stronach i wręczona Państwu do posługiwania się tym, wzywająca w największym skrócie Leszka Millera i Janusza Piechocińskiego do publicznej deklaracji, którą ja składam, że ja, Janusz Palikot i moje środowisko polityczne nie zawiążę nigdy koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, także po wyborach do 2015 roku. Bez względu na to, jaka to będzie partia, jak ona się będzie nazywała, tak długo jak będę miał na to wpływ, nigdy nie pozwolę na to, żeby tego typu koalicja mojego środowiska politycznego miała miejsce z PiS-em. I oczekuję tego samego od Leszka Millera i od Janusza Piechocińskiego. To jest bardzo ważne, bo wielu ludzi w Polsce się zaczyna martwić tym, że PiS mógłby wrócić do władzy. Ja tej opinii nie podzielam. PiS-owi nie rośnie, PiS-owi spada, choć przy niskiej frekwencji wydaje się, żeby jakby mu rosło, ale dla części ludzi rozczarowanych Platformą może to być powód do ponownego, niepotrzebnego utożsamiania swoich nadziei i marzeń z projektem Platformy Obywatelskiej. Jeśli w związku z tym partie opozycyjne, SLD, PSL i oczywiście my, Ruch Palikota, chcemy polityki inne niż polityka PiS-u, polityki skazanej na pewien rodzaj folwarku zwierzęcego, który uprawiają obie te partie, to dobrze byłoby, żeby ci liderzy, a więc Leszek Miller i Janusz Piechociński, podobnie jak ja dzisiaj, złożyli taką publiczną deklarację. Nigdy z PiS-em.